Czy to monstrualny homoseksualista? A może kolosalny homoś? Nie, to nikt inny jak potężny gej. Pierwsze memy z tego cyklu pojawiły się na przełomie marca i kwietnia na Wykopie, ale niewykluczone, że już wcześniej obrazki z tym związane mogły pojawiać się na czanach. Pierwszym memem, który zapoczątkował ten fenomen, był ten z puchałkę i prosiałkę. Być może już teraz można by było nazywać potężnego geja memem kwietnia, gdyby nie hitowy, stugodzinny stream Daniela Magikala, który jednak zgarnął cały fame internetu. Ale od początku, czym jest ta historia? 7 października 2016 roku serwis Pikio.pl opublikował artykuł zatytułowany „Złodzieje byli gwałceni przez 5 dni, bo włamali się do domu potężnego geja”, okraszony pięknym kolażem tytułowego bohatera i jego dwóch ofiar. Artykuł przedstawiał historię, jakoby dwóch amerykańskich złodziei włamało się do jednego z domów na Florydzie, jednak tam czekała na nich przykra niespodzianka w postaci właściciela mieszkania, niejakiego Harry'ego Harringtona, znanego pod pseudonimem Człowieka Wilka, który był seryjnym gejowskim gwałcicielem. Po 5 dniach nieciekawych przygód w jego piwnicy, złodzieje sami wezwali policję. Artykuł ten to jeden z większych clickbaitów w polskim internecie w ostatnim czasie. Sam tytuł ze zwrotem potężny gej jest już dosyć zabawny. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu historia ta była przeklejana na większości serwisów internetowych, niezależnie czy była to Niezależna czy inny Joe Monster. Ale cóż, nie zaskoczę was chyba, jeśli powiem, że historia o potężnym geju to oczywisty fake. Opowieść ta pojawiła się we wrześniu 2016 roku w brytyjskim tabloidzie Sunday Sport, gazecie, gdzie pojawiają się niezwykle autentyczne historie o ośle, który obrabował bank, czy inne zatytułowane na przykład „Kosmita zmienił mojego syna w paluszki rybne”. Żadna z osób z tego słynnego artykułu oczywiście nie istnieje. Zdjęcie tylko jednej z nich zostało jak dotąd rozpoznane. Jednym z włamywaczy jest Michael Kelly, który został aresztowany w 2004 roku za demoralizację nieletnich. Sam potężny gej to po prostu zdjęcie jakiegoś dosyć sporego chłopa, które krąży w sieci od 2009 roku, jednak jak dotąd nie udało się zidentyfikować, kim on jest dokładnie. Ciekawi mnie, czy wie, w jaki fajny sposób zostało wykorzystane jego zdjęcie. Do widzenia Państwu.